Jest czwartek, 14 lutego. Dzisiaj mamy święto świętych Cyryla i Metodego, patronów Europy. No, wybrałem się na przejażdżkę rowerem. Wjechałem właśnie w drogę przez las. Niby droga asfaltowa, ale wygląda tak. Nie ma szans, żebym dalej jechał. Zaraz zawracam z powrotem do Biłgoraja. To jest dosyć ciepło, około 8 stopni. Także jedzie się przyjemnie, chociaż jak jest tak jak w tej chwili, że słońce się schowa za chmury, to jednak wiatr daje o sobie znać. Tak jak w sobotę, kiedy jechałem z Piotrkiem z kanału Cycling Shift setkę, no ja jechałem tym oto rowerem, a on jechał na szosie, to moja forma była fatalna. Po niedzielnym rozjeździe, po wtorkowej jeździe, gdzie był śnieg, słońce, deszcz, wiatr, wszystko co się tylko dało, no dzisiaj już forma jest bardzo dobra, już czuć też tą wiosnę w powietrzu, więc też się dużo przyjemniej jedzie. W lesie też już jest coraz piękniej, już większość miejsc jest bez śniegu. No tutaj jest takie miejsce, gdzie jest akurat jeszcze tego śniegu dużo i lodu, ale już jest coraz lepiej. Dużo dróg leśnych już jest tylko w błocie, chociaż te głównie uczęszczane przez samochody z wycinki dalej są oblodzone, więc na razie w głąb lasu nie próbuję wjeżdżać, więc jeżdżę asfaltem. Słońce się gdzieś pojawia trochę, także mam nadzieję, że niedługo wyjdzie całkiem i będzie troszeczkę cieplej mi jechać dalej. No cóż, ja na razie kończę, wsiadam na rower, zawracam i gdzieś na trasie się odezwę znowu. No dobra, wracam. Tym razem już jadę. Pięknie zrobili w ubiegłym roku tej trasę. Na odcinku Wola Mała, Bukownica. Dzięki temu można sobie tutaj pięknie pojeździć, szczególnie szosą w lecie. Można ominąć drogę wojewódzką w kierunku Zamościa, żeby dojechać do Zwierzyńca. Jak widać, w lesie jeszcze trochę śniegu jest, szczególnie tutaj po rowach. Gdzieś się zaczyna przewijać słońce. Prędkość jak na mój MTB też nie jest jakaś wybitnie zła. Fajnie pojechać sobie. Zobaczcie, jak jest pięknie tutaj. Świerki, sosny, troszeczkę jakichś drzew liściastych, których teraz prawie nie widać. Ale jest już pięknie zielono. Tutaj widać, woda stoi już, wszystko topnieje. Strasznie wieje wiatr, co pewnie teraz słyszycie. Nie wiem, czy w ogóle mnie będzie słychać, co mówię. Ale jest super. Jest też dużą zaletą tej drogi jest to, że jest dosyć mało uczęszczana przez samochody. W lecie na przykład tutaj jest najłatwiej spotkać
rowerzystów, rolkarzy. Oczywiście samochody też jeżdżą, szczególnie, że jest to droga, prawdę mówiąc, w dużo lepszym stanie niż droga wojewódzka, która biegnie równolegle. No ale trasa ta nie dochodzi do samego Tereszpola, dlatego też jakieś tam większe samochody tędy nie jeżdżą. O, tutaj troszeczkę brzózek, jakieś zabudowania. Dosyć częste na tym terenie kapliczki. No, poza tym dosyć chłodnym wiatrem jest naprawdę bardzo przyjemnie. Można jechać i jechać. No cóż, niestety nie spodziewałem się tam, gdzie byłem na początku, że będzie aż tak źle, jeśli chodzi o drogę. Niestety po doświadczeniach sprzed 3 tygodni nie ryzykowałem wjeżdżania na lód. Szczególnie, że tutaj upadek byłby raczej na lód lub do rowu, a nie na śnieg. No tak jak widać, tutaj drogi przez las, gdzie jeżdżą samochody i te inne pojazdy z wycinki, nie nadaje się do jazdy rowerem jak na razie. A też w kolce nie opłaca się inwestować przy obecnych dosyć łagodnych zimach. Dojeżdżam właśnie do kopalni piasku. Tutaj w okolicy Biłgoraja właśnie mamy dużo piasku, skarpy polodowcowe, wydmy. Wszystko jest porośnięte lasem, ale no tak jak tutaj właśnie na Wolaninach, czy po drugiej stronie drogi tej wojewódzkiej Ignatówce w Żelebsku, są kopalnie piasku przy takich właśnie górkach. Tak to wygląda mniej więcej. Skończy się wydma, skończy się kopalnia. Będą szukać nowego miejsca. Ostatnio też była dyskusja na lokalnej stronce na Facebooku, że strasznie dużo drzewa wycinają leśnicy. No oczywiście wycinają, to widać właśnie teraz zimą, kiedy mogą wjechać do lasu. Ale też warto zauważyć, że w takich miejscach, gdzie była mocna wycinka kilka lat temu, w tej chwili już nasadzono drzewa młode i las nie znika, tylko w miejsce starych drzew pojawiały się nowe. No jest moment wycinki, jest dosyć niewygodny, szczególnie dla rowerzystów, dlatego że jest wszystko właśnie rozjeżdżone, rozkopane w lesie. Ale ważne, że nie ma wycinki całkowitej. Mam tutaj koniki. Też w okolicy jest ich sporo. Tutaj na Woli Małej. Także też dobrze, że chociaż miejscami jeszcze te zwierzęta występują. No jadę właśnie teraz szlakiem Green Velo. Dosyć popularny w okolicy.
także dzisiaj niektórzy świętują walentynki. No. Różne są sposoby świętowania. Ja świętuję w taki sposób. Jadąc na rowerze. Inni gdzieś tam się umawiają na jakieś randki, nie randki. Ale tak naprawdę ten zwyczaj jest wzięty z Ameryki. Nie jest to nasz rodzimy zwyczaj. A w Europie tego wspomnienia nawet się nie obchodzi. Świętego Walentego. Szczególnie, że nie ma potwierdzenia, czy on w ogóle kiedykolwiek żył, czy istniał taki święty. No ale w pierwszych wiekach chrześcijaństwa tak było. Podobnie jest ze świętym Jerzym, czy z wieloma innymi świętymi, że zostali ogłoszeni świętymi na podstawie jakiejś legendy. Nie wiadomo, może żył, może nie żył, ale warto dzisiaj pamiętać o właśnie świętych Cyrylu i Metodym, którzy dużo ważniejsi są dla nas, dlatego że przynieśli do Europy chrześcijaństwo. No ja już kończę dzisiejsze nagrywanie. Może troszeczkę pocisnę mocniej zaraz. Także do zobaczenia. Cześć.